W ramach projektu ERC Synergy będziemy mierzyć kosmiczne odległości do różnych obiektów, od tych, które znajdują się w pobliżu naszego Słońca, aż do bardzo odległych galaktyk. W naszym projekcie staramy się wykalibrować, poprawić dokładność wielu różnych technik używanych w astronomii do pomiaru odległości. Dzięki tym pomiarom chcemy wyznaczyć z dużo lepszą dokładnością niż zostało to zrobione do tej pory tempo rozszerzania się Wszechświata, które mówi nam o fizycznych własnościach Wszechświata, o jego losach, o tym, jaki był, jaki jest i jaki będzie, a także o naturze zagadkowej ciemnej energii. Żeby tego dokonać, musimy wybudować teleskop w polskim obserwatorium w północnych rejonach Chile, gdzie panują najlepsze na Ziemi warunki do prowadzenia obserwacji astronomicznych. Teleskop ten będzie wykorzystywany przez 6 lat do prowadzenia badań związanych z tym projektem, a następnie przez wiele dekad będzie służył polskim astronomom do poznawania zagadek Wszechświata. Dokładność pomiaru tempa rozszerzania się Wszechświata jest bardzo ważna. Pozwala ona nam zweryfikować nasze modele kosmologiczne, a co za tym idzie, współczesną fizykę. Obecnie mamy bardzo poważny problem, ponieważ wyznaczone tempo ekspansji Wszechświata na jego początkowych etapach ewolucji i obecnie znacząco się różnią i fizyka współczesna nie jest w stanie tego wyjaśnić. Wydaje mi się, że potencjał polskiej nauki jest dużo większy, niż by wynikało z liczby grantów ERC, które do tej pory udało nam się uzyskać. Dlatego chciałbym zaapelować do wszystkich, aby nie bać się aplikować o te granty. Granty ERC dają dużo swobody i pozwalają zrealizować naprawdę ciekawe i szeroko zakrojone projekty naukowe.